To jest szczególne miejsce. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy w roku jubileuszowym, w roku szczególnym. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. W wielu miejscach w Polsce organizuje się wiele wydarzeń związanych z Mikołajem Kopernikiem, a Jawor na tej mapie kopernikańskiej, mapie polskiej, zajmuje również miejsce szczególne. Wszak tutaj historia rękopisu De Revolutionibus ma swoje dzieje odegrała za sprawą rodu Nosticów. Tak więc obecność wystawy w tym roku jubileuszowym, w roku związanym z 550. rocznicą urodzin Kopernika w Jaworze, naprawdę jest szczególna. Kolejna sprawa, miejsce, w którym ta wystawa została zrealizowana, została pokazana. Kościół Najświętszej Marii Panny, miejsce szczególne. W kościele jeszcze tej wystawy nie prezentowaliśmy. Chciałbym podkreślić, że to jest wystawa wędrująca i w tym roku kopernikańskim te kolejne odsłony, kolejne edycje mają swoją szczególną wagę. Natomiast w kościele jeszcze tej wystawy nie prezentowaliśmy. Tak więc duża przestrzeń, w której musieliśmy rozłożyć poszczególne wątki wystawy opowiadające o dzieciństwie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie jego studia w Krakowie, w Warszawie, później pobyt na Warmii. Wszystkie aktywności, oprócz tych naukowych, które również miały swoje bardzo znaczące, dużo ważyły w biografii Kopernika, o tym również na wystawie opowiadamy i to wszystko gdzieś w tych miejscach kościoła należało rozłożyć i myślę, że wyszło to bardzo, bardzo ciekawie. Co więcej, mamy taką część współczesną tej wystawy, część taką bardziej filozoficzno-mistyczną, bym powiedział, odwołującą się już do samej idei systemu heliocentrycznego, czy też idei odkrycia Mikołaja Kopernika i tą część umieściliśmy w prezbiterium. To również jest bardzo interesująca odsłona tej wystawy, która jeszcze nie miała takiego, ta ekspozycja jeszcze tak nie wyglądała. Dziś dementujemy myśl Juliusza Machulskiego, że Kopernik był kobietą. Kopernik była kobietą, to jest bardzo dobra fraza, która już się zadomowiła w naszej kulturze. Ja myślę, że to jest tak mocne hasło, że walczyć z tym hasłem, próbować go, nie wiem, wykreślać z naszego języka semantycznego, to jest gra, która nie ma, się nie powiedzie. To jest bardzo dobre hasło, mocne hasło.